Siema wariaty. Słuchajcie, tutaj kończymy wyprawę. Do źródła Tolminki nie dojdziemy. Trzeba zawracać i tak już czas goni trochę, a poza tym tam jest pastwisko i krowy są. Ale ja nie wiem, czy się byki pasie tak jak krowę. Ale tam chyba siedzi jeden, to jest byk. I ja wolę nie kusić losu. Ja jestem miastowy, nieogarnięty, także ja nie wiem, czy to jest byk. Taką ma śmieszną czuprynkę, takie jakby różki ma. Także wolę nie kusić losu. To jest taki końcowy widoczek. Dla fanów subskrybujcie, lajkujcie. Wpłacajcie tam na PayPalka, żebym se statyw kupił i buciki nowe, nieprzemakalne. Zobaczcie, jaki macie content. Jakie widoczki. Przecież żeby nie ja, to byście w ogóle tego nigdy nie zobaczyli pewnie. Jeszcze wam nawet zooma zrobię, zobaczcie, to jest Full HD. Full HD specjalnie dla was. Patrzcie. Patrzcie, jak chmurki po tych szczytach prawie że przebiegają. 2000 metrów. A my tu se takie malutkie stoimy. O. O, jeszcze motylek. Powiem wam, że dużo motylków tu jest. Dużo lata, mnóstwo. Dobra. I wracamy tak samo, jak żeśmy przyszli. Tylko jeszcze zjem se bułkę. Łyknę se wody i lecimy z powrotem. Dojdziemy tak koło 18, czyli zjeść jakiś mały obiadek. Obiad, kolację taką i coś tam się jeszcze porobi. A jutro do Kopra na wybrzeże. Zobaczcie. Specjalnie dla was. Alpy Julijskie 2016. Patrzcie. Taka to jest dolina i tu się mówię, no pasie się zwierzyna. Dolina to się pasie zwierzyna, ale kurde, wolę tam kusić, nie kusić losu. Ten niby byk spał, a jak wlazłem, to się patrzył. Cholera wie, co tam mu do łba uderzy. A jak jeszcze wyczuje rzeźnię we mnie, to już w ogóle by był dramat. A tak to niech się tam spokojnie pasą. Wracamy tak, żeśmy przyszli, tak mówiłem. Ta sama droga. To będą 2 godziny bite, ponad 2 godziny spacerku. Słychać jeszcze, nie wiem, czy słyszycie, ale jest szum wody. Tolminka tam sobie gdzieś przepływa w dole. No. Ciekawe, czy tu po te krowy ktoś przychodzi, czy nie? Nie wiadomo. Tak to wygląda. Dolina Prolog. A za doliną dowiedziałem się, za tymi szczytami jest jakaś tam równina i potem jest Bochin, jezioro Bochin, no a potem wiadomo Bled, także mniej więcej wszystko jasne. No a to jest sam początek Triglawskiego Parku Narodowego, sam początek. Tutaj były takie Włoszki w tym kościółku, co wcześniej byłem w nim. I one myślały, że to jest Triglav. Ale Triglav to jest jeszcze 800 metrów w górę. Wyższy jest. Także Triglav jest ho-ho, jeszcze daleko. To trzeba już, żeby tam się dostać, to już trzeba wejść mocno w ten park i łazić po tym parku przez parę dni na pewno. To nie jest już taka wyprawa na jeden dzień, wiadomo, jak tak w Tatrach. To już trzeba się wybrać porządnie. Może następnym razem kiedyś się tak wybiorę. No, macie widoczek, dolinka. Może jeszcze coś nagram, może nie, zobaczymy. No, to dozo, idę jeść bułkę.